Hej kochani, witam Was ponownie. Dziś przychodzę do Was z drugą częścią filmiku na temat sukienek letnich. Poprzedni odcinek był o tym, jakie sukienki ubieram i polecam na co dzień. I były to sukienki przewiewne, letnie, bardzo takie niezobowiązujące. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam pokazać inny rodzaj sukienek, bardziej eleganckich, aczkolwiek równie wygodnych. Ja bardzo stawiam na wygodę. I często wybieram rzeczy praktyczne, eleganckie, ale też takie nietypowe. Lubię różne fasony, różne kolory, różne kroje. Także dziś Wam pokażę moje propozycje, moje rozwiązania i mam nadzieję, że ten filmik przypadnie Wam do gustu. Zacznijmy od tego, że mam dzisiaj na sobie sukienkę, którą uwielbiam. Jest to sukienka, którą już Wam pokazywałam w jednym z filmików na temat moich ulubieńców letnich. Jest to sukienka, którą kazałam sobie uszyć na miarę. Ona jest uszyta troszeczkę przez krawcową. I ona prezentuje się właśnie w taki sposób, że mamy tutaj kieszenie. Ona ma trzy kolory. Kolor czarny, beżowy i biały. I tutaj mamy wszytą koszulę. Ta sukienka jest naprawdę przewygodna. Dzisiaj miałam dwie wizyty u lekarzy i dzisiaj ubrałam sobie właśnie tą sukienkę na takie okazje. Lubię takie rozwiązanie, gdzie nie mam dekoltu, gdzie nie muszę się krępować, gdzie sukienka nie jest za krótka. Sukienka, która mnie nie parzy, nie odznacza, ale która jest wygodna, elegancka i tak mogę powiedzieć z klasą. Bo zawsze, kiedy chodzę w tej właśnie sukience, panie pytają mnie, tak było dzisiaj w poczekalni nawet u lekarza, mnie zapytała, skąd mam tą sukienkę, bo że bardzo, bardzo jej się spodobała i krój, i właśnie kolory. No ale niestety nie mogę Wam powiedzieć, gdzie taką sukienkę znajdziecie. Mogę Wam tylko polecić albo by sobie taką sukienkę uszyć, albo poszukać, bo może w sklepie, którym znajdziecie. Kolejną sukienką jest ta sprezentowana przez moją teściową. Tak, nie mylicie się, moja teściowa robi mi przepiękne niespodzianki czasami i dostaję od niej w prezencie rzeczy bardzo wysokiej jakości. Ona ma naprawdę bardzo dobry gust i to jest akurat sukienka lniana. Tutaj z przodu, jak widzicie, ona ma taki haft. Przepięknie jest wykończona w różnych miejscach, zobaczcie te detale. Czarny kolor, ale len nie parzy, nie przeszkadza nam. Ona jest też dość długa, bo jest za kolano i tutaj też jest zakończona haftem i takim wykończeniem bardzo, bardzo ładnym. Przez to tą sukienkę zaliczyłam bardziej do takich eleganckich niż tych luźnych z ostatniego odcinka. Aczkolwiek ją też ubieram na przykład na zakupy czy na plac zabaw. Jedyny może tak minus jest taki, że ona ma dość duży dekolt, zaraz go zobaczycie. Ja ogólnie już się krępuję, kiedy muszę ubrać sukienkę z dużym bardzo dekoltem i ubieram ją rzadko, na takie okazje, kiedy na przykład wiem, że nikt nie będzie się tam na tym mojej piersi gapił, ja mam dość duży biust. I nie lubię, kiedy on tak bardzo przykuwa na siebie uwagę. Aczkolwiek czasami to robię, oczywiście kiedy wychodzę z moim mężem, kiedy nie jest to takie spotkanie służbowe, formalne, to wtedy mogę sobie na taki dekolt pozwolić. Myślę, że tego typu sukienkę lnianą, koszulę lnianą każdy w szafie powinien mieć, bo one się świetnie noszą, świetnie wyglądają, są bardzo wygodne, no i przetrwają lata, bo z tym się nic nie dzieje. No trzeba to prasować, to jest minus, bo to wymaga dość takiego porządnego przeprasowania, ale później naprawdę nic z tym nie musimy robić. Kolejna propozycja jest to sukienka, którą dostałam od mojej mamy. Jest to sukienka z Denis Claire i ta sukienka, naprawdę nie kłamie Was, ona ma z 15 lat. Nosiłam ją już jako prawie nastolatka, mogłabym powiedzieć. Ona jest bardzo, bardzo obcisła, bardzo taka klasyczna. Ma bardzo duże rozpięcia tu z boku
I ona ma tutaj takie wycięcia, że ma tylko stójkę pod szyją i później tutaj idzie w taki sposób i do samego dołu jest prosta. No minus tej sukienki jest taki, że do niej trzeba mieć idealną figurę, zero brzuszka, zero, bo ona odznaczy wszystko. Ja przez wiele lat mogłam sobie na nią pozwolić, w tym roku myślę, że wyglądałabym w niej trochę źle. Naprawdę tą sukienkę uwielbiam, ona, mam nadzieję, że jeszcze będę mogła wrócić do niej i ją kiedyś jeszcze założyć. Z nią też się nic nie dzieje, bo to jest taki bardzo lejący materiał. No i jest to taka sukienka już skromna, no bo nie mamy tutaj żadnego dekoltu, ale uwierzcie mi, ona jest tak skrojona, że ona jest bardzo, bardzo seksowna. Więc czarna szpilka, srebrna szpilka, złota szpilka, mała torebeczka i wyglądamy bomba. Ale musi być to taka specjalna okazja, bo na pewno kto ubierze tego typu sukienkę, nie przejdzie niezaobserwowany. Także jest to sukienka, która bardzo, bardzo przykuwa uwagę. Uwierzcie mi, za każdym razem, kiedy ją ubieram, to czuję jakby wzrok ludzi na samej siebie. Ona naprawdę, ona jest tak piękna i tak klasyczna, że ona właśnie tym przykuwa uwagę. Kolejna propozycja to taka typowa mała czarna i jest to sukienka z firmy Anna. Zwyczajna bawełniana sukienka czarna, ona ma tutaj z tyłu zameczek i to co jest ciekawe to to, że ona ma tu pod spodem takie frędzle. Ona nie jest zbyt krótka, wygodna, ona nam tu nie odznacza talii, do niej fajnie wyglądają takie jakieś fajne szpilki, żeby miały to coś. Bo wtedy dodamy jej troszeczkę charakteru, albo na przykład też srebrna torebeczka, lubię ją tak czymś ożywić. Fajna, wygodna, w szczególności kiedy mamy coś do zakrycia, czyli mamy troszeczkę brzuszka, czy coś tam jest nie tak i chcemy to zatuszować, to właśnie w tym kroju, w takiej sukience na pewno będziemy dobrze wyglądali. Sukienkę, którą mam już od lat w mojej szafie, to jest ta tak zwana tubicino. Zobaczcie, jaka ona jest malutka. Zobaczymy, czy teraz do niej wskoczę. Bo tak naprawdę już jakiś czas, jak jej nie ubieram i nie jestem pewna, czy się w nią zapnę, bo zakupiłam ją w rozmiarze 36, więc może teraz mój brzuszek się w niej nie zapiąć. Tutaj mamy z tyłu zameczek. Ona ma tutaj takie wzmocnienie wokół biustu i możemy tak naprawdę ją ubrać bez biustonosza. Ja zawsze ubierałam ją z biustonoszem takim bez ramionczek. I ona nam tutaj nigdzie nie zjeżdża, bo ona się fajnie tutaj dopasowywuje do biustu. Już teraz widzę, że tutaj w biuście mi nie wejdzie. No i fajne jest to też te kolory, to, że ona jest taka troszkę plisowana, naprawdę świetny materiał, nie gniecie się, nie plami się, super, wygodny. Z tą sukienką też związana jest taka historia, byłam na weselu znajomego i niestety na tym weselu zapomniałam sobie, bo ona była nowa, odczepić etykietki. I jak tańczyłam tam na sali, na środku, to taka pani do mnie podeszła i powiedziała, przepraszam, ma pani coś na plecach. Idę do łazienki, patrzę, a tam taka kartka i na tej kartce była cena i promocja i w ogóle wszyscy widzieli, gdzie ją kupiłam i za ile. No i gafa jak nic, a mój mąż nie zauważył. Bo mężowie mają to do siebie, że jakoś nigdy nie zwracają na takie rzeczy uwagi. Nie wiem czemu. Dodam tylko, że ta sukienka jest też tutaj wzmocniona takim fiszbinem z dwóch stron i ona dlatego nam tak fajnie tutaj trzyma to miejsce, ale tak jak Wam mówię, trzeba mieć idealną figurę i nie można za dużo jeść w tej sukience, bo później jest klops. Sukienkę, którą uwielbiam i którą też, która też Wam przypadła do gustu, ponieważ miałam ją w zeszłym roku, jak byłam na wakacjach w Cannes. Jest to sukienka z firmy Coraline.
z przepięknymi detalami. Zobaczcie, ona jest całkowicie przeźroczysta, więc pod nią trzeba ubrać taki piękny biustonosz w takim samym kolorze albo w kolorze skóry. Przepięknie tutaj podkreśla talię, z tyłu jest zameczek i ona też nie jest równa pod spodem. Niestety tutaj ten spód się teraz troszkę pomniótł, bo ona się bardzo gniecie. Halka pod spodem jest, więc ona nie jest przeźroczysta. Bardzo efektowna, ja lubię też ten kolor, pięknie wygląda na opalonej skórze, bardzo ładnie to wygląda tutaj, że ona jest pod samą szyję, ramionczka też ma, no i tylko jest ten detal taki nietypowy, tego tutaj widzę, nie widzę. Ona jest ścięta nierówno i to też dodaje jej takiej lekkości i takiej przewiewności. Zaraz zresztą jak zobaczycie ją na mnie, to będziecie mogli sobie bardziej wyobrazić, jak ona wygląda, bo tak na wieszaku, to uwierzcie mi, ona nie oddaje tego charakteru, jak ona naprawdę wygląda. Ona dużo lepiej prezentuje się na ciele niż na wieszaku. Kolejną elegancką propozycją jest kombinezon, który też już mam dość długo. Jest to Zara Basic. Naprawdę upolowałam ją na super promocji, zapłaciłam za niego tylko 50 euro. Prześwietny kombinezon, bardzo elegancki. Tu mamy kieszonki, takie bardzo fajne spodenki. Z tyłu jest taka przeźroczysta łezka, zapinana na guzik u góry. I bardzo fajne jest też to zdobienie tutaj. No niestety już troszeczkę mi się tutaj niszczy. Na ramionach mamy tutaj takie zdobienie i te łańcuszki nam tutaj tak delikatnie wiszą. Naprawdę bardzo efektowny kombinezon. Bardzo fajnie się go nosi. On też się nie gniecie. Nie odznacza nam za bardzo talii, mimo że to tak wygląda, ale uwierzcie mi, nawet jeśli troszeczkę brzuszka macie, to w takim kombinezonie i tak się fajnie wygląda. Także bardzo lubimy te opcje właśnie z kieszeniami. To, że te spodenki nie są za krótkie. Świetny fason, świetny kolor i używam tego kombinezonu już naprawdę od 3-4 lat i wciąż jest fajny, już tam jakaś niteczka mi odstaje. Przepieram go tylko w rękach, żeby nie brać go w pralce i on wciąż mi fajnie służy. Możecie tylko tutaj zauważyć, że niektóre te łańcuszki mi się tutaj porozrywały, ale ja je noszę tak czy tak, w taki sposób, bo to tak wygląda trochę, jakby to miało tak być. Jak już mi się zniszczą całkowicie, to je tutaj odpruję i pozostawię bez łańcuszków. Jeśli jesteśmy już tutaj przy kombinezonach z firmy Zara, to mam tutaj taką kolejną propozycję i uwielbiam ten motyw taki trochę japoński. Zobaczcie, przepięknie wygląda. On jest granatowy w takie pomarańczowo-kremowe kwiatuszki. Wygląda jakby miał bardzo duży dekolt, ale tak nie jest, bo tutaj sobie to regulujemy. Związujemy sobie z jednej strony i z drugiej strony. I tutaj też mamy spodenki, też tutaj mamy kieszonki. I 3/4 rękawek. I te rękawki są takie dość luźne, one nie są dopasowane. Bardzo fajnie się to prezentuje do szpilek. No jest to taki kombinezon, który już też ubieram tylko na przykład jak wychodzę z mężem. No ze względu na to jednak, że ma ten dekolt i z przodu i z tyłu, krótkie spodenki, no jednak tutaj odkrywam już troszeczkę więcej ciała i po prostu takiego rodzaju strój wybieram raczej tylko jak wychodzę z moim mężem. Kolejna sukienka, którą mam w mojej szafie już naprawdę sporo lat, a dokładnie 8, aż nie mogę w to uwierzyć, bo ta sukienka jest wciąż piękna. Jest to sukienka z firmy Max & Co. Jedwabna bluzeczka, która tak luźno tutaj leży. I mamy tutaj spódnicę, która jest zrobiona z takich falbanek. I ta spódnica nam dosięga tutaj do kolan. Przepięknie uszyta, wspaniale się nosi tą sukienkę. Tą sukienkę wybieram na bardzo wiele okazji. Służbowa kolacja. Ostatnio jak właśnie koleżanka poprosiła mnie, czy byłabym chrzestną jej syna, to wybrałam tą sukienkę na tą okazję.
No, sukienka, którą możemy ubrać naprawdę na wiele, wiele okazji i taką sukienkę tego typu, ten kolor, ten fason powinna mieć każda kobieta w swojej szafie, bo kiedy naprawdę macie jakąś ważną okazję, a nie chcecie być zbyt bardzo wyzywające albo przykuwać uwagi, a chcecie wyglądać elegancko i z klasą, to na pewno w takiej sukience będziecie dobrze wyglądać. Także takie rozwiązanie Wam polecam. No, sukienki z Max & Co. wytrzymują bardzo długo, są zawsze modne, można powiedzieć, ale są dość kosztowne, także trzeba się tu już liczyć, że taka sukienka nas będzie kosztowała około 300 euro. Na koniec pozostawiłam sobie tą sukienkę i jest to przepiękna nowość w mojej szafie. Jest to sukienka z firmy Pinko, którą sprezentowałam sobie sama w dniu moich urodzin. Sukienka przepięknie uszyta, ma przepiękne te detale. Tutaj mamy, widzicie, To pizzo, dość duży dekolt, który tak przepięknie tutaj właśnie leży na biuście, zwiewne rękawki, no wszystkie detale w tej sukience są cudowne. Tutaj w pasie mamy koronkę i pod spodem mamy materiał, ale kiedy ubieramy tą sukienkę, to wygląda tak, jakby nam tutaj prześwitywało ciało, to też jest bardzo fajne. Z boku jest wykończona właśnie w taki sam sposób, też mamy tutaj ten haft i pod spodem mamy halkę, także przepiękny dół, też ścięty tak nierówno, bardzo zwiewna, lekka, taka wdzięczna ta sukienka. Kiedy ją ubieram, mój mąż uwielbia, kiedy ją ubieram, bo ona jest taka bardzo romantyczna, mogłabym powiedzieć. Odradzałabym raczej wybierać tego rodzaju sukienki do szpilek, aczkolwiek mogłabym ją ubrać do szpilki, bo też by fajnie wyglądała. Ale ja wolę właśnie ją ubrać do takich niskich sandałków z kryształkami. Ona wtedy wygląda przepięknie, bo ona już jest tak bogata, ma tak wiele kolorów, że już nie chcę odciągać uwagi od tej sukienki niczym, ani torebką, ani butami. Dlatego, że już wtedy możemy przesadzić. Naprawdę delikatny naszyjnik, delikatne kolczyki, ona wygląda przepięknie, bardzo fajnie się nosi. O, mój pies się obudził. Bardzo wdzięcznie wygląda, przepiękne te kolory, bardzo zwiewna. No i tutaj też sukienka, za którą już musimy zapłacić troszeczkę więcej, bo ubrania z Pinko są dość drogie. Jakościowo są bardzo dobre, na pewno są warte, ale są to sukienki już z wyższej półki. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że moje propozycje Wam się spodobały. Napiszcie mi, która sukienka najbardziej przypadła Wam do gustu. Czy wybieracie te same fasony? Gdzie kupujecie Wy sukienki? Bo jestem ciekawa, ja uwielbiam, mam obsesję na punkcie sukienek, kombinezonów i często chodzę, szukam, by kupić sobie coś nowego. Także jeśli macie jakąś propozycję do zaproponowania, to piszcie w komentarzach. Teraz się z Wami żegnam i do następnego filmiku. Cześć Wam!